Tematem dzisiejszego odcinka z cyklu Ogród Ozdobny będzie rozmnażanie tui. Zapraszamy! Bo właśnie w sierpniu i we wrześniu możemy rozmnażać żywotniki, w tym popularne tuje, przez sadzonki. Możemy zrobić to także wiosną, ale termin jesienny uważany jest za najlepszy. Z takich ukorzenionych sadzonek możemy potem stworzyć żywopłot. Pojedyncze niewielkie rośliny mogą się też przydać do kompozycji doniczkowych czy do nasadzeń na rabatach z roślinami iglastymi. Ja postaram się ukorzenić kilka żywotnikowych gałązek, żeby posłużyły mi potem przy tworzeniu zimowych i świątecznych dekoracji roślinnych na tarasy i nie tylko. Jak to zrobić? Nie ma w tym nic trudnego. Z wybranej tui, która rośnie u nas w ogrodzie lub w ogrodzie znajomych, jeżeli znajomi na to pozwolą, pobieramy sadzonki. Odrywamy potrzebną nam ilość pędów bocznych z tak zwaną piętką. Jest to fragment kory z ubiegłorocznego przyrostu. Wyszukujemy bowiem zdrowych pędów tegorocznych o długości 8-12 cm, a sadzonkę z piętką otrzymujemy poprzez jej oderwanie wzdłuż pędu, szarpnięciem jakby do tyłu, tak żeby na naszej gałązce pozostał kawałek starszej kory. Każda sadzonka powinna mieć około 4 węzłów. Jeżeli okazała się ona za długa, możemy ją skrócić poprzez odcięcie wierzchołka z nadmiarem części zielonej. Nasada oderwanego fragmentu rośliny powinna być zdrewniała, a wierzchołek jeszcze zielny. Jeżeli pasek kory jest za długi, możemy go skrócić tak, żeby miał nie więcej niż 2 cm. Następnie usuwamy dolne liście, tak żebyśmy mogli bez problemu zagłębić sadzonkę w podłożu. Jeżeli nasza gałązka jest mocno zagęszczona, możemy też zredukować masę zieloną, żeby gałązka nie transpirowała za dużo wody i żeby więcej energii mogła poświęcić na wytworzenie nowych korzeni niż na odżywienie części zielonej, która pozostała. Gdy już przygotujemy sobie materiał sadzonkowy, należy przygotować też doniczki, plastikowe pojemniki, multidoniczki czy kuwety z podłożem. Powinny mieć one otwory drenażowe na dnie, żeby nadmiar wody mógł swobodnie wypływać. Podłoże, którego użyjemy, powinno być przepuszczalne. Może to być np. podłoże do iglaków lub ziemia ogrodowa z domieszką piasku. Delikatnie podłoże to ubijamy i kołeczkiem czy patyczkiem wykonujemy wgłębienia dla naszych sadzonek. Dla lepszego efektu sadzonki możemy najpierw zamoczyć w ukorzeniaczu, a dopiero potem umieścić w podłożu. Możemy użyć ukorzeniacza w proszku do bezpośredniego użycia lub ukorzeniacza w płynie, który rozcieńczamy z wodą, w tym przypadku do sadzonek półzdrewniałych. Korzystając z tego typu preparatu, zanurzamy końcówki sadzonek w roztworze na czas około 5-10 sekund. Następnie umieszczamy je w podłożu, we wcześniej przygotowanych dołkach. Każda sadzonka powinna być zagłębiona w ziemi na 2-3 cm. Na koniec całość delikatnie podlewamy i ustawiamy w zacienionym, zacisznym i osłoniętym miejscu w ogrodzie lub w szklarni. Jeżeli zdecydujemy się przykryć sadzonki dodatkowo folią lub plastikowym czy też szklanym kloszem, pamiętajmy o regularnym wietrzeniu. Do czasu ukorzenienia dbamy też o stałą wilgotność podłoża. Nie potrzebują one za dużo ciepła. W zupełności wystarczy im mikroklimat, jaki panuje na przykład w zimnym inspekcie. Zatem na początku możemy pozostawić nasze sadzonki w ogrodzie, a potem warto je jedynie ochronić przed siarczystymi mrozami. Podobną metodą przez sadzonki możemy też rozmnażać wiele innych iglaków, m.in. cyprysiki i jałowce. Tak przygotowane sadzonki powinny ukorzenić się jeszcze przed końcem zimy. A czy tak się stanie? Sprawdzimy! Wrócimy więc jeszcze do tego tematu na naszym kanale. Zapraszamy więc do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Ozdobny i pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.